Witam drodzy widzowie. Oczywiście już was witam po takim długiej przerwie, dość około półtorej godziny chyba, co nie? Słuchajcie, ja zapomniałem, że ja robiłem paczki. Że ja sobie zbierałem paczki i że w tych paczkach był minigun. Minigun był. To ja sobie pozbierałem go. Że sobie dokupiłem broni. I piłę znalazłem. I ja zapomniałem, że ja robiłem paczki. Że ja paczki zbierałem. Ja zapomniałem o tym. A paczki są na tym pierwszym tym. U mnie. Na pierwszym w... pierwszym domie. No to idziemy. Teraz to misja powinna być taka jak... Nie powiem co. Ty się obejrzycie to jeszcze raz, no bo... Ja nie lubię.
What does it look like? It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. Maybe you should speak my shrink. Ej, co ja mogę powiedzieć? Już niedługo zakończymy tego live'a. No widzicie co? Jest napisane, co już jest historią, co już się wydarzyło, to już nigdy nie zobaczymy tego, co oczywiście wy zobaczycie, no sobie obejrzycie od pierwszego odcinka, a ja już nigdy tego nie zobaczę, no bo jak mówiłem w tamtej części live'a, ja nie oglądam swoich odcinków i ja już nie gram grę, którą zakończyłem. Byłam za dużo gier, których mogę grać. Pierwszy raz przyszedłem GTA Vice City bez kodów, ale to nie jest 100%. Mam 60 paczek jedynie, tyle ile właśnie chciałem na minigana. Ten minigun jest ukryty w hotelu Ocean View, tak? Ja wam go dzisiaj nie pokażę, no ja już dzisiaj chcę zakończyć tego live'a. Jeszcze kiedyś, może kiedyś tam wrócimy do tej gry. Pokażę wam na live'ie, co i jak zrobiliśmy. Nie nagrałem tego, jak zbierałem paczki, więc tego materiału nie zobaczycie, ale to była dość fajna gra. To była dość fajna gra, którą chyba każdy powinien pamiętać na długo. Rockstar zrobiło dobry projekt, dobrej jakości, bardzo dobrej jakości, no bo jak na 2007 rok, chyba, nie wiem, nie jestem pewien, kiedy to wyszło. Tylko na 2007? Chyba 2002 albo pierwszy. Nie wiem kiedy. Wykonali dość dobry kawał roboty. Wykonali ją, jak widzicie, grafika nie była tak czasem dobra, ale była lepsza niż w GTA 2, co poznaliśmy ją niedawno też. Widzicie na przykład tutaj ten mech, tu jest Visa. On nie jest dobrej jakości, ale wszystko inne na tym obrazie jest dobre. Już naprawdę. Już ludzie GTA zakończyliśmy sukcesem. Bez kodów, bez niczego. Chociaż już tutaj w tym GTA miałem większe problemy niż w tamtym, tutaj częściej zginąłem, no bo wiedziałem, że ja gram to pierwszy raz. GTA San Andreas przychodziłem chyba 30 razy i widziałem. GTA Vice City przeszedłem tylko raz w życiu. Teraz z wami na YouTubie przeszedłem to. Nie robiłem sobie nic, żeby sobie pomóc. Czy nie robiłem wcześniej. Tylko od razu, co włączałem, no to dla was. Nie robiłem. Chociaż była godzina, co szukałem tych paczek, może trochę więcej. I ta godzina, to niestety wy niedawno musieliście przesiedzieć w domu, czekając na kolejną część GTA Vice City. Więc naprawdę to było dość fajne, ale zarazem też takie dziwne, no bo na moim kanale już pojawiło się GTA San Andreas. Niektórzy myśleli, że tylko na tym skończę. Ja mówiłem, że zrobimy GTA Vice City, zrobimy jeszcze GTA 4, zrobimy GTA 2 jeszcze, zrobimy GTA 1, zrobimy jeszcze inne GTA Vice City Story. GTA Vice City Story to jest drugie wydanie GTA Vice City. To się dzieje na tej samej mapie,
podobni bohaterowie są, tylko naszym głównym bohaterem jest Lens. Lens jest naszym głównym bohaterem i to on rządzi. Nie pamiętam, co wyszło pierwsze, czy to wyszło GTA Vice City Story, czy wyszło GTA Vice City, nie wiem, co było pierwsze, ale była zabawa, zwłaszcza w tym pierwszym parcie, co właśnie tą łódką jechaliśmy, tą dość trudną łódką, co ja ją pokonywałem bardzo długo. To odcinek, ten part trwa dopiero 12 minut. 12 minut zrobiliśmy bardzo trudną i bardzo długą misję. Co ja mogę powiedzieć o GTA Vice City? Vice City była dość, jest dość fajną misją, dość fajną częścią. Ja powiem nawet, że jest lepszą niż GTA San Andreas lub nawet GTA 5. Ja widziałem GTA 5 i nawet powiem, że GTA Vice City jest lepsze od niej. Więc naprawdę, GTA 4 jest gorsza niż GTA Vice City, GTA 5 jest gorsza niż Vice City. Wszystkim, mój pomysł jest taki, moja sugestia, że wszystkie części Rockstara nie są lepsze niż ta część GTA Vice City. Oczywiście Vice City miejsce miało w Miami. Słonecznej Miami, co na broszurce nawet. No gdzieś tu mam mapę, że nie ona jest tutaj. Że tutaj nam zapiniem różną rozgrywkę. Poprzez jakieś tam bary i tak dalej, i tak dalej. Można było się dobrze pobawić. 30 tysięcy zarobiliśmy. Nie wiem, co to ma teraz być tutaj. Myślę, że ja tego nigdy nie widziałem. Se zapiszę. Się pamiętamy, że... Telefon? I co tu miało być? No co? On widział biust tej Mercedes. Też bym chciał, nie powiem, że nie. Też ładna babka. Szczerze naprawdę nie wiem. O, nagle znikły. Nie zapisałem. Kto to dzwoni, nawet tu nie było przetłumaczone. Więc co? Mam nadzieję, że wy się nawet cieszycie z tego, że przyszedłem dla was to. Może to i krótko, teraz robiliśmy to 50 odcinków, ale tam było trochę więcej misji, nie powiem, że nie. Ale ja kończę tą serię. Do zobaczenia na następnej serii. Na razie.